Witam serdecznie, szanowni państwo. Przedstawię bardzo ważne informacje, z których większość ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy i które mają gigantyczne znaczenie na naszą przyszłość i żaden polityk nie chce tego powiedzieć w taki złożony sposób i prawdziwy, w jaki ja zaraz powiem. Szanowni państwo, wielu z państwa może się szokować tymi słowami, ale to jest najprawdziwsza prawda, niezależna ode mnie, której ja sobie nie wymyśliłem. Są to fakty. Są to fakty, które wyniszczą nasz naród, nasze społeczeństwo, które wyniszczają nasz naród i nasze społeczeństwo dzisiaj i będą wyniszczać jeszcze mocniej. Oczywiście w tle ma tutaj bardzo wielkie znaczenie fakt, co zrobiła nasza klasa polityczna w ostatnich dniach, a co się bardzo mocno przykrywa. Szanowni państwo, rząd Donalda Tuska, Hołowni i Kosiniaka-Kamysza sprzedali Polskę, szanowni państwo, sprzedali Polskę i teraz Polacy będą masowo, ja zrobiłem wcześniejszy film, i Polacy będą masowo teraz do Polski ściągać z Lampeduzy ludzi, którzy przyjeżdżają do Włoch, z innych wysp, wszystkich tych naokoło, prawda? I także będą nam cofać tych wszystkich ludzi, którzy zmierzają do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche, to zamiast do Wielkiej Brytanii, to się ich przyśle teraz do Polski. Na to się zgodził Donald, z tego co wygląda Donald Tusk, Hołownia. Oni się na to wszystko zgodzili, szanowni państwo. To jest moim zdaniem naprawdę, wiecie, to nie jest kanał polityczny, no ale to jest dzień zdrady chyba no, naszego narodu, naszej gospodarki, naszego państwa, no w sytuacji, w której my w danym momencie jesteśmy, szanowni państwo, ale to w ogóle nie jest film o tym wydarzeniu, tylko film, który pokaże państwu gospodarcze fakty, no ale to jest właśnie bardzo związane z tymi gospodarczymi faktami, szanowni państwo, no ale to jest szokujące, co się dzieje w danym momencie, szanowni państwo, nasz kraj, nasz naród został zdradzony, moim zdaniem, przez naszych polityków, no i to skrajnie, szanowni państwo, ze względu na to, że my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i że zaraz wytłumaczę, o co chodzi, szanowni państwo, i to ma gigantyczny wpływ na naszą gospodarkę. Ja tu mówię wprost, to nie jest kanał polityczny, tylko ekonomiczno-gospodarczo-inwestycyjny, no ale właśnie takie sytuacje mają bardzo duże znaczenie, bo ci, którzy nie rozumieli tego, co się dzieje na przykład na Ukrainie, prawda, no to tam mogą teraz zapomnieć o tych swoich inwestycjach, o tej swojej gospodarce i o tej swojej ekonomii, prawda, o tych swoich wykładach i badziewiu, które mówili, no nie ma, prawda, więc to zawsze musi być to tło polityczno-prawno-faktologiczne, szanowni państwo, to co się w danym momencie dzieje, no jeżeli ktoś wam mówi inaczej, no to jest albo skończonym idiotą, albo po prostu zwyczajnym kłamcą. Także tak więc, szanowni państwo, jeżeli chodzi o nasze pieniądze, o naszą pracę, przyszłość, no to ma gigantyczne znaczenie. I ja zrobię lekki briefing ze wcześniejszego filmu i zaraz przejdę do konkretów takich bardziej gospodarczych, prawda? I to wszystko, szanowni państwo, powiem państwu tutaj rzeczy, których nie mówią politycy. Bo ja politykiem nie jestem, nie byłem i nie będę, nie mam takich potrzeb. To jest wszystko, szanowni państwo, kanał ekonomiczny. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, tutaj mamy... Tak jak powiedziałem, no Donald Tusk razem z tą klasą polityczną, która teraz... Klasą, szanowni państwo... ci ludzie w danym momencie, szanowni państwo, zgodzili się na to, abyśmy... My, proszę zobaczyć, tutaj mamy... Ja to wcześniej pokazywałem, ale to muszę przypomnieć. Polska według tych statystyk przyjęła prawie 2 miliony. Według tych statystyk przyjęliśmy 2 miliony, szanowni państwo... ludzi, te ucho, wiadomo kogo, uchodźców, szanowni państwo, nie będę mówił, słowo na u, bo mi film nie wybije, nie można tych słów chyba na YouTubie, nie wiem, używać, prawda, więc będę mówił ludzi, szanowni państwo, przybywających do Europy, prawda, to są prawdziwi u, prawda, ludzie my żeśmy ich przyjęli 2 miliony. Wydaje się, że to nie jest dużo, ale w rzeczywistości prawda? Ale w rzeczywistości to jest bardzo dużo, szanowni państwo, bo w rzeczywistości my przyjęliśmy 3, 4, a nawet 5 milionów, lecz to się zmniejszyło do mniej więcej 2 milionów, szanowni państwo, tak? Oni wszyscy powinni mieć właśnie taki status, jak ci wszyscy ludzie tam, wiecie, no ja nie rozumiem, czy od czego jest gorszy Ukrainiec od człowieka, który chce się dostać przez kanał La Manche, rozumiem. Ja nie rozumiem, czym jest gorszy Ukrainiec, czy Ukrainiec to nie człowiek, szanowni państwo?
Mówmy sobie wprost, szanowni państwo, czy Ukrainiec to nie człowiek? Człowiek. No ale teraz ważniejsze będą człowieki. Ważniejsze będą człowieki, szanowni państwo, które będą przywożone do Polski z Francji i Anglii, szanowni państwo, z kraju poza Unii Europejskiej, tam z Lampedusy i tak dalej, bo na to zgodził się Donald Tusk, Hołownia i Kosiniak-Kamysz. Szanowni państwo, na to się zgodzili ci ludzie. W tej zgodzie nie byłoby nic złego, gdyby, szanowni państwo, uwzględniono no, nasze narodowe, nasze państwowe stanowisko. My żeśmy przyjęli, szanowni państwo, 2 miliony ludzi z Ukrainy, no i oni powinni być w takim razie, no bo tu nam kary będą wlepiać, jeżeli nie będziemy chcieli więcej ludzi przyjmować gdzieś, gdzie nie mamy miejsca. Według wielu statystyk w Polsce mieszka 37 milionów Polaków, ale jest 41 milionów ludzi. Według wielu statystyk to znaczy, że Ukraińców w Polsce, szanowni państwo, nie przyjęliśmy 1 640 000, jak tutaj jest wskazane, a 3 miliony. 3 miliony. I szanowni państwo, 20 tysięcy złotych kary jest dla 20 tysięcy euro kary, jeżeli inne kraje nie chcą przyjąć, prawda? A my żeśmy przyjęli ich najwięcej, prawda? Czesi jeszcze, proszę zobaczyć, ile przyjęli, prawda? A poza tym, no, reszta krajów w porównaniu do swojego PKB, do swojego, szanowni państwo, produktu krajowego brutto, w porównaniu do bogactwa, jakie mają i możliwości, na przykład nieruchomościowe i pracownicze, to prawie nie przyjęli, prawda? Bo mimo to, że Holandia to jest 20 milionów ludzi, PKB mały kraj, co prawda, ale mają dużo nieruchomości, 20 milionów ludzi, czyli więcej niż połowa Polaków mieszkających w Polsce, tak? Kraj z PKB 3-4 razy większym niż my na mieszkańca, szanowni państwo, a oni przyjęli według tych statystyk 17 czy 18 razy mniej, szanowni państwo, ludzi niż Polacy. Cóż to oznacza, szanowni państwo? Cóż to oznacza? No, szanowni państwo, cóż to oznacza? Francja przyjęła tylko 70 tysięcy Ukraińców. Proszę zobaczyć. I to oni za tym wszystkim optowali. Ja nie wiem, czy Holendrzy, czy Francuzi. Ja nie chcę nikogo tutaj oskarżać, no ale to prawo zostało przyjęte, prawda? Wbrew interesowi Polaków. Włosi 163 przyjęli tysiące, no my żeśmy przyjęli 2 miliony, szanowni państwo, tak? Czy 3 miliony właściwie, czy 4. No to nam powinno, szanowni państwo, tutaj widzę średnia, no to według naszego PKB, naszych zasobów, naszych zarobków i tak dalej, możliwości, to my nie powinniśmy przyjmować, szanowni państwo, 3 miliony, czy 1 640 000, tak jak jest napisane tutaj, szanowni państwo, a powinniśmy przyjąć może pół miliona, tak? Czyli za 2 miliony, szanowni państwo, za 2 miliony przyjętych ludzi ponadmiarowo, no już według tego prawa, które jest, prawda? Pomiarowo powinniśmy dostać za każdego 20 tysięcy euro razy 20 tysięcy euro. Szanowni państwo, powinniśmy dostać w takim razie za to 40 miliardów euro. 40 miliardów euro, 4 razy 4, 3, czyli 172 miliardy złotych, jak psu Buda się należy. Ale my nie dostaniemy tych pieniędzy, bo Donald Tusk prawdopodobnie sprzedał Polskę, zdradził Polskę razem z Hołownią i Kosiniakiem. Zdradził nasze wszystkie pieniądze, zdradził nasze wszystkie złotówkę, zdradził Polskę, polską gospodarkę, zdradził nasz kraj, szanowni państwo, wbrew interesowi narodowemu postąpił. To jest, szanowni państwo, to jest zdradzenie interesów narodowych, jeżeli, szanowni państwo, oni, to jest zdradzenie interesów narodowych, jeżeli oni się zgodzili, szanowni państwo, na to, żebyśmy my, nie do... ale jeżeli się, szanowni państwo, zgodzili, jeżeli my dostaniemy te 200 miliardów tylko za to, no to ja przepraszam w takim razie Donalda Tuska, to ja w takim razie przepraszam Hołownię i Kosiniaka-Kamysza, no ale gdzie jest wtedy nasze 200 miliardów, szanowni państwo? Jeżeli oni tego nie wyskrobali, to jest, szanowni państwo, totalna zdrada interesu narodowego Polski, naszego całego kraju, naszego całego państwa, szanowni państwo. Tak samo jak Polacy marzną w zimę, zakazali nam, to wszystko chodzi o nasz biznes, o nasze pieniądze, o nasze firmy, szanowni państwo, o naszą przyszłość naszych dzieci, przyszłość naszych wnuków, szanowni państwo, to jest wszystko to się na to składa. Wszystko to się na to składa, jesteśmy rozerwani jak domek z kartonu, szanowni państwo, jak karton nas rozerwali. Finlandia, proszę bardzo, Finlandia przyjęła 61 060 Ukraińców. A niby tacy zagrożeni, tak? Niby tacy zagrożeni.
niby tacy zagrożeni, tylko że Finlandia, i teraz państwu coś pokaże, i teraz państwu coś pokaże, obłudę, szanowni państwo, to trzeba szybko odkręcić, ja chcę 200 miliardów za samych Ukraińców, ja chcę, żeby Unia Europejska zapłaciła za mur, szanowni państwo, który żeśmy wybudowali, który Tusk nie chciał wybudować, szanowni państwo, granie w ten sposób, to jest zdrada interesu narodowego Polaków, to jest coś strasznego, szanowni państwo, coś strasznego, to ja mówię wprost, to lepiej już z Unii Europejskiej wyjść. Lepiej już z Unii Europejskiej wyjść, naprawdę, przygotować się do wyjścia, zrobić jakiś, nie wiem, plan i wyjść z Unii Europejskiej. I wyjść z Unii Europejskiej. Unia Europejska, wyjść z Unii Europejskiej. Po prostu, szanowni państwo, bo to nie ma sensu. Przecież my jesteśmy biedni, nam się wmawia, że Unia Europejska coś nam daje, nic nam nie daje, zabiera nas, niszczy nas, szanowni państwo. Przecież ten cały, jeżeli chodzi o nieruchomości, przecież ten cały budowlany ten... ta dyrektywa, przecież szanowni państwo, my nie wyciągamy węgla, nie palimy drewna, nie budujemy domów, szanowni państwo, to jest wszystko jeden wielki obłęd. Obłęd, szanowni państwo, to jest wszystko jeden wielki obłęd. Za komuny łatwiej było się wybudować niż teraz, taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, taka jest, za komuny było łatwiej się wybudować niż teraz, szanowni państwo. Za komuny było taniej, łatwiej się wybudować niż teraz. Ludzie mieli po piątkę, po szóstkę dzieci, a 500 plus nie było, szanowni państwo. I się budowali. Łatwiej to wszystko, a teraz stają się niewolnikami. Wszystko przez Unię Europejską i przez takich, szanowni państwo, ludzi. Szanowni państwo, to jest zdrada interesów narodowych, szanowni państwo. Koniec, kropka, taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość. Tak jak emeryci zostali zdradzeni, szanowni państwo, zdradzeni przez swoje własne państwo, bo emerytalna reforma była potrzebna, ale emeryci zostali zdradzeni 15 lat temu przez rząd Donalda Tuska. Zdradzeni, zostały im zabrane pieniądze z dnia na dzień. Tak, wiek emerytalny musi być coraz większy, bo się nie da tego ogarnąć, prawda? Bo to wychodzi na to, że szanowni państwo, to ten wiek emerytalny jest za niski, tak? Za dużo emerytów, za mało pracujących, prawda? Tak, była potrzebna, ale no tak była, że to miliony emerytów zostało zdradzonych wtedy, szanowni państwo. Tak, szanowni państwo, reforma emerytalna była potrzebna. Była potrzebna, było ją zrobić dobrze, powoli, tak jak w innych krajach europejskich, z głową, nie byłoby problemu, szanowni państwo, nie byłoby problemu. A my mamy jeden wielki problem, bo mamy PKB, mówi się nam, że... My się rozwijamy, szanowni państwo. Mówmy sobie wprost. Dyrektywa budowlana to zdrada interesów narodowych, szanowni państwo. W kraju, w którym mamy po minus 20. Polska stała się krajem nie do życia. Polska stała się gospodarczo. Polska się stała pańszczyźnianym kołchozem dla bandy niewolników, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość. Przyjęliśmy sytuacja na Ukrainie wypruła nas totalnie, szanowni. Wypruła nas. Jak ja widzę teraz jakiś tam mera Lwowa, czy jakichś tam ukraińskich polityków, którzy na nas plują, a poszli tam, ludzie, przecież nie ma takiego kraju, który pomógłby drugiemu krajowi, tak jak pomogła Polska. No po prostu coś strasznego, szanowni państwo, za każde takie zachowanie Ukraińców, prawda, w państwie, tych wszystkich, powinniśmy walić 10 razy mocniej. Taka jest prawda, szanowni państwo, bo to jak my jesteśmy w danym momencie opluwani przez państwo ukraińskie i przez ich władzę, to jest obrzydliwe. Ja nie mam żadnego problemu do Ukraińców. Żadnego nie mam problemu z Ukraińcami, szanowni państwo, ale z tym, co robi ich rząd i jak nas opluwają i jak nas skłócają, jak poniżają Polaków, jak poniżają państwo polskie za to, co my żeśmy zrobili, pamiętajcie, w życiu najgorszy jest nienawistnik. Nienawistnik, nienawistnikowi nie wiadomo ile dasz. Nienawistnik zawsze zapomni. Nienawistnik zawsze musi podpisać, pokazać, zawsze musi być nagrane, bo nienawistnik zawsze będzie nienawistnikiem i takim państwem jest państwo ukraińskie. Państwem nienawistnym wobec Polaków z banderowskim genem, szanowni państwo. Ja nie mam nic do Ukraińców. Ja Ukraińców lubię. Ja ciągle mówię, ja nie mam nic do Ukraińców. Ja Ukraińców bardzo lubię, szanowni państwo, bardzo lubię. Ale to, co się w danym momencie dzieje, to jest po prostu zdrada interesów narodowych z prawa na lewa, szanowni państwo. To, no mówię wprost, Polska się stała krajem nie do życia. Mówmy sobie wprost, przecież ja to ciągle pokazuję. A teraz przykrywają, Nawalny, no świętej pamięci umarł, okej.
Okej, dobrze. Ale ilu, szanowni państwo, ludzi przychodzi tragedia w Polsce codziennie, tak? Mówmy sobie wprost. Dyrektywa budowlana, zdrada interesów narodowych, szanowni państwo, przez Mateusza Morawieckiego. Pakt, szanowni państwo, migracyjny, zdrada interesu, już nawet nie państwowego, a totalnie narodowego. Narodowego. Ja się pytam, gdzie jest nasze w takim razie, gdzie Tusk otrzymał nasze pieniądze, za które płacimy? Dlaczego Donald Tusk się zgodził na 50 miliardów dla Ukrainy w sytuacji, gdy my nie dostajemy naszych pieniędzy? Szanowni Państwo, jak on się tam nazywa? Orban powiedział, że jak on nie dostanie pieniędzy, no to się nie zgodzi na przekazanie pieniędzy Ukrainie. I co powiedziała Bruksela? Okej, to dostaniesz pieniądze, ale wtedy się zgodzi na pieniądze. A my nie dostajemy, żeśmy się zgodzili, jak frajerzy ostatni. No szanowni państwo, to no taka rzeczywistość. Dzisiaj, szanowni państwo, mamy sytuację, w której my się wypruwamy dla narodu ukraińskiego. Nie wiem po co, szanowni państwo, bo pomagać to trzeba, ale wypruwać się? To jak się wyprujesz, to z ciebie nic nie zostanie. Prawda? Jest oczywiste, szanowni państwo, tak? Tak więc, szanowni państwo, jesteśmy krajem, który powinien dostać 100 miliardów euro za przyjęcie, szanowni państwo, tych wszystkich ludzi z Ukrainy. Koniec. Kropka. Gdzie są te pieniądze? Gdzie jest nasze 100 miliardów euro, które się zdewaluowało z planu odbudowy? Morawiecki na polecenia Unii Europejskiej zniszczył nam gospodarkę w 2020. Potem zniszczył Morawiecki, właściwie zniszczył chyba na polecenia, nie wiem kogo polecenia, ale to wyglądały jak polecenia Ukraińców. Szanowni państwo, zniszczył, szanowni państwo, to Polska jest zniszczona gospodarczo. Ja teraz pokażę liczby na to, że Polska jest zniszczona gospodarczo. Nie ma żadnej Polski, szanowni państwo. Polska to tylko z nazwy jest już. To jest tylko z nazwy, szanowni państwo. Nie ma żadnej Polski. Ja teraz to pokażę. Popatrzmy. Ja pokażę przykład Finów. Finowie. 60. Ja nie mam problemu z Finami. Ja tu mówię. Ja wszystkie kraje, które będę pokazywał, to nie z jakiejś mściwości do tych krajów, czy mam pretensje do tych krajów. Nie. Ja mam pretensje do polskiego rządu. Teraz będę pokazywał tylko rzeczy. Niech się Finowie na mnie nie obrażają, czyli Francuzi, Holendrzy, Włosi, czy tam ktoś, prawda? Tak? To nie chodzi o was, tak? To chodzi o to, ja mówię o tym, co nam się robi po prostu i na przykładzie po prostu no, narodów mądrzejszych od nas, z tego co widzimy, szanowni państwo. Mądrzejszych, no. Proszę zobaczyć. Szanowni państwo, tutaj mamy, szanowni państwo, proszę zobaczyć. GDP per capita. GDP per capita. Co to jest GDP per capita? Szanowni państwo, GDP per capita to produkt krajowy brutto na mieszkańca. Luksemburg ma 110 tysięcy dolarów. To jest 2020 rok, tak? Rocznie. Rocznie. Szanowni Państwo, 110. Znajdźmy, Szanowni Państwo, Stany Zjednoczone. 63. Stany Zjednoczone mają jeden z największych, Szanowni Państwo, produktów krajowych na mieszkańca na świecie. 63 miliardy, a narzekają, że tam im źle jest, nie? Szanowni Państwo, Niderlandy, Holandia. 50 tysięcy dolarów rocznie. Szwecja, ile przyjęła Szwecja? A ile Niderlandy przyjęły? 90 tysięcy Ukraińców. Ile Szwecja przyjęła Ukraińców? Szwecja 55 tysięcy, szanowni państwo. 55 tysięcy. Popatrzcie, gdzie jest Szwecja? Szwecja ile przyjęła? Nie wiem, Szwecja. Norwegia? O, Szwecja przyjęła. Ta. 56 tysięcy Ukraińców Szwecja przyjęła. A my 2 miliony. Ja myślę, że u nas jest 3 miliony Ukraińców. Szanowni państwo. A mają 50 tysięcy. W tym wszystkim jeszcze nie byłoby takiej tragedii. Tylko jeżeli pojedziemy, szanowni państwo, poszukajmy Polski. Poszukajmy Polski. Gdzie jest Polska? Gdzie jest Polska, szanowni państwo? Austria 60 tysięcy. Popatrzcie, Norwegia 80 tysięcy. Irlandia 100 tysięcy. Ile Irlandia przyjęła Ukraińców? Zobaczmy, ile Irlandia przyjęła Ukraińców, szanowni państwo. Irlandia. Irlandia, 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 Irlandia. O, akurat Irlandia przyjęła dużo jak na siebie. No to. No, rzeczywiście Irlandia przyjęła dużo jak na siebie, 91 tysięcy to jest dużo, szanowni państwo, na dzień tamtejszy to jest dużo, tak, bo to jest malutki ludnościowo kraj, tak, no ale popatrzcie, no Irlandia dużo przyjęła, ale Holandia tyle samo co Irlandia,
a jest krajem, szanowni państwo, ludniejszym i tak dalej, i z dostępem do kontynentu europejskiego, prawda, i Euroazji lądowego, prawda? Tak więc dobra, widzicie Irlandia, tak? Widzicie, jak ważne są analizy tego rodzaju? Jedziemy dalej. Finlandia, szanowni państwo, popatrzcie, Finlandia ma per capita 47 tysięcy, ale gdzie jest Polska? Znajdźmy to Polskę. Polska, 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 nie ma, nie ma, gdzie, o, jest Polska, szanowni państwo, 17 tysięcy dolarów per capita. Szanowni państwo, czyli tak, my na głowę produkujemy 17 tysięcy dolarów rocznie, tak, mamy taką gospodarkę, a szanowni państwo, a popatrzcie, Czesi mają 20 tysięcy, Estończycy mają 22 tysiące prawie, proszę zobaczyć, Hiszpanie mają 28 tysięcy, szanowni państwo, Włosi mają ponad 33 tysiące, czyli dwa razy tyle co my, a mają 60 milionów ludzi, czy tam ile. Francja ma 39 tysięcy, prawie 40 tysięcy, szanowni państwo, per capita. 2,5 raza więcej mają pieniędzy na głowę, prawie 3 razy więcej pieniędzy na głowę mają, szanowni państwo, Francuzi. A przyjęli 70 czy 50 tysięcy tam Ukraińców. Rozumiecie? To oni będą nas karać, że my nie przyjmujemy ludzi, którzy biją. No rzeczywiście jest problem we Włoszech, jest problem we Francji, na Canale La Manche, jest problem w Hiszpanii, jest problem w Grecji, jest problem w to wszystko jest problem. Tak, szanowni państwo. To wszystko jest problem. Szanowni państwo, to wszystko jest problem. Ale my mamy jeszcze, my mamy 100 razy większy problem. To co my... No my też mamy problem, przecież my też wybudowaliśmy mur na granicy. Mówią się, że tam się przebijały na Lampedusę. A co my mamy na granicy z Białorusią? Mówią, że szanowni państwo, do nich dużo przyjeżdża, a my żeśmy 3 miliony Ukraińców przyjechali na bieda kraj. Do bieda kraju, gdzie jest minus 20 i zakazali nam węgla, drewna i w ogóle wszystkiego nam zakazali, szanowni państwo. Żarcie mamy droższe niż wszędzie w całej Europie już. Choć żarcie produkujemy. Przepraszam za te wszystkie słowa, ale jak tak biznes prowadzić? Jak tak się rozwijać? Jak tak przyszłość wiązać z takim bieda pańszczyźniano w niewolniczym państwem, jakim jest, szanowni państwo, Polska? Tu się nie opłaca nic już, szanowni państwo. A teraz to już w ogóle nas zajadą, bo będziemy płacili, szanowni państwo, mafią handlującym ludźmi, szanowni państwo, na basenie Morza Śródziemnego i tak dalej, po 20 tysięcy euro za sztukę, bo przecież o to to chodzi. Przecież o to to chodzi, szanowni państwo. Popatrzmy. Popatrzmy. Belgia 44 tysiące. I o co tutaj chodzi, szanowni państwo? I o co tutaj chodzi? Szanowni państwo, i o co tutaj chodzi? Finlandia, która ma... Szanowni państwo, Finlandia ma... Trzy razy wyższe Finlandia ma trzy razy wyższy produkt krajowy brutto na głowę Fina niż Polska. To oznacza, że oni są trzy razy bogatsi. Tak? Czyli ja w tym roku na przykład ja, to jest tak, ja wyprodukowałem za 5 tysięcy, a Finowie wyprodukowali za 15 tysięcy. To kto? To są trzy razy bogatsi Finowie. No i mądrzejsi trzy razy. No bo oni sobie przyjęli tylko 61 tysięcy ludzi, prawda? No szanowni państwo, jeżeli ci ludzie nie przyjęli, szanowni państwo, tego wszystkiego, to jest zdrada interesu narodowego. Polska właśnie się skończyła. Polska właśnie się skończyła, szanowni państwo. Polska właśnie się skończyła. Mówmy sobie wprost. To już jest przypieczętą. Polska się skończyła, jeżeli oni się zgodzili rzeczywiście, że dostaniemy za tych wszystkich ludzi, no to ja wtedy najmocniej przepraszam, ale wiem, że tak nie jest, no bo przecież by otypiali. Ale najważniejsze dzisiaj w telewizji, szanowni państwo, jest jakieś głupotki. Znaczy w telewizji ja nie oglądam, ale tam wchodzę na co niektóre strony zobaczyć, to w ogóle o tym się nie mówi, szanowni państwo. O tym się w ogóle nie mówi. Polska jest krajem skończonym. Mówmy sobie wprost. Polska jest krajem skończonym. Szanowni państwo, Polska jest krajem skończonym. Mówią nam, że zarobki nasze będą rosły. Z czego będą rosły? Jeżeli mamy... przepraszam. Jak nasze zarobki mają rosnąć? Przepraszam. Jak nasze zarobki mają rosnąć, jeżeli nasz produkt krajowy to 17 tysięcy dolarów? Jak? Z czego nalejesz? Z czego nalejesz? Z czego nalejesz? Z czego nalejesz, szanowni państwo? Z czego nalejesz, jeżeli 17 tysięcy razy, szanowni państwo, 4... Przepraszam, 17 tysięcy razy 4 to 68 tysięcy złotych, podzielić na 12 to jest 5660 złotych. Polak, średnio jeden Polak na Polaka jest 5666 złotych. To z czego my niby mamy dużo zarabiać?
A płacę minimalną ciągle podwyższają, no dlatego wszystko ciągle rośnie. Z czego? Nie ma z czego przecież, tak? Nie ma z czego. Przecież nie ma gospodarki. No jak? Nie ma gospodarki. Z czego nalejesz, jeżeli jest puste? Z czego? Na kredyt? Z pożyczonego? Będziesz podwyższał płace? Z czego? Węgla nie ma, drewna nie ma, szanowni państwo. Zima minus 20, teraz jest cieplej, no to ludzie odetchnęli. Polska to jest upadek totalny, gospodarczy, szanowni państwo. I teraz też jeszcze dowalą tym, tak? Dyrektywa budowlana to i już jest koniec. Już jest koniec, szanowni państwo. Zostaliśmy totalnie zdradzeni jako naród, tak? Bo zdradzili nas, bo my mamy w Polsce, szanowni państwo, 37 milionów ludzi, którzy przez kilka miesięcy w roku mają temperaturę po minus 10, 15, 20. To wszystko, gazu nie mamy, drewna nie mamy. Mamy drewno, tylko nie pozwalają nam używać. Węgiel mamy też, nie pozwalają nam używać, szanowni państwo. Tak? Nie ma. Nie będzie, szanowni państwo. I nam wmawiają dodatkowo, są ludzie, szanowni państwo, we wcześniejszym rządzie i w tym rządzie, że Polska może pomieścić 50 milionów ludzi. Co jest obłędem. No to per capita będziemy nie mieli, będziemy mieli 17 tysięcy na głowę, a będziemy mieli 10 tysięcy na głowę. Bo przecież to nie wzrośnie. To nie wzrośnie. A dlaczego między innymi tak jest, szanowni państwo? A między innymi trzeba tutaj też zobaczyć, na tego rodzaju aspekty, szanowni państwo. Proszę zobaczyć. Tu jest, dlaczego, skąd się bierze produkt krajowy brutto na mieszkańca? Z tego, że ludzie pracują, tak? Bo jak nie pracują, to wtedy nie ma tego produktu krajowego, prawda? Jeżeli ja idę do pracy, wytwarzam pieniądze, czy mam biznes, wytwarzam pieniądze, zarabiam, więc wytwarzam gospodarkę. Wyrobię produkt i serwis. Więc każdy człowiek pracujący wytwarza, a taki, który siedzi w domu na rencie, na chorobowym lub w ogóle nie pracuje, czy na emeryturze, prawda? No to on nie wytwarza. To nie wytwarza, tak? I o co w Polsce chodzi? Popatrzmy, w Australii mają bardzo wysoki produkt krajowy brutto, ale tam ludzie pracują do 67 roku. W Danii mają bardzo wysoki, szanowni państwo, produkt krajowy, ale tam pracują do 67 roku. W Grecji mają niski, no ale Grecja jest zawalona, ale pracują tam do 67 roku. W Islandii, szanowni państwo, bardzo wysoki mają produkt krajowy, no ale tam pracują do 67 roku. W Irlandii mają znacznie wyższy produkt krajowy brutto, ale tam ludzie pracują do 66 i pół roku. Mają wyższy w Portugalii ten produkt krajowy, tak? W Irlandii, szanowni państwo, w danym momencie pracują do 66 roku, no ale in Ireland the retirement age is to be increased gradually and reach 68 years by 2028. Czyli za 4 lata Irlandczycy będą pracować, szanowni państwo, do 68 roku. Powoli, tak? Tam podwyższają ten wiek emerytalny. Ja nie mówię, żeby u nas podwyższać czy coś, tylko pokazuję, szanowni państwo, skąd się biorą pieniądze. Pieniądze biorą się z pracy albo jak ukradniesz. Tak? A nam się kradnie. Nam się kradnie. A do tego, proszę bardzo, szanowni państwo, w Holandii wiek emerytalny 66-68. Tam ludzie pracują do 68 roku, tak? W Tajwanie ludzie pracują do 66 roku w danym momencie, ale szanowni państwo, będą pracować do 68, do 2028, czyli już zaraz 68 lat, tak? Proszę zobaczyć. W Wielkiej Brytanii teraz jest wiek emerytalny 66, zaraz będzie, szanowni państwo, 67 i do 2037, szanowni państwo, wiek emerytalny będzie wynosił 68, ale znowu ostatnio zaczynają krzyczeć, że może te 68 lat powinno się nie przesunąć na 37 rok, a może na 30, może na 29, tak? Czyli nie to, że podwyższą wiek emerytalny, ale podwyższą szybciej. Bo po prostu jest tyle, szanowni państwo, ludzi, którzy nie pracują. Proszę bardzo, Bośnia i Hercegowina, 65 lat. British Virgin, 65. Cypr, szanowni państwo, 65, tak? Węgry 65, ale tutaj mamy the age 2008, 65, women with 40 years, a dobra, czyli Węgrzy mają, szanowni państwo, bo tutaj tak kiepsko pokazuje, prawda? Bo tutaj nam pokazuje wiek mężczyzn. Ja pokazuję wiek mężczyzn. Wiek mężczyzn, szanowni państwo, pokazuje. Wiek mężczyzn, tak? Na razie pokazuje wiek mężczyzn. Czyli ludzi, którzy najbardziej... Bo kto buduje gospodarkę koniec końców? Mówmy sobie to wprost. Gospodarkę budują mężczyźni.
to mężczyźni pracują na budowach. No mówmy sobie wprost, jakie są fakty ekonomiczne i czym jest gospodarka. Gospodarka to beton, cegły, stal, szanowni państwo, technologia. Tak, tak. Dlaczego Arabowie są bogaci? Bo mają, szanowni państwo, wiertła i te wiertła robią dziury i wyskakuje im ropa. Jak kto wydobywa węgiel? Mężczyzna wydobywa węgiel, szanowni państwo. A kto, szanowni państwo, ilu mężczyzn zginęło w kopalniach, a ilu kobiet? A kto ścina drzewa i je sadzi? Mężczyzna, szanowni państwo. Kto stawia mury? Mężczyzna. Bo kobieta co robi? Rodzi dzieci, no bo tak żeśmy zrobieni zostali. No i tyle. Izrael, 67 lat. Kosowo 65, Luksemburg, Meksyk, Nepal po 65, Nowa Zelandia 65, Słowenia 65, Hiszpania 65, ale zaraz będzie, widzimy, 67, tak? W Hiszpanii mężczyźni zaraz będą przechodzili w wieku 67 lat od 2027. The age will be 67 by 2027 w Hiszpanii, szanowni państwo, która ma prawie dwa razy wyższe, mają prawie 80% wyższe PKB mają, prawda? Emiraty Arabskie, szanowni państwo, bogate Emiraty Arabskie, 65 lat, tak? Mężczyźni. In the United Arab Emirates, the bla 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 bla, 60, 65, needed skilled workforce, dobra, 65, tak? Estonia, gdzie jest Polska? Tam, no, mamy dla mężczyzn 65, tak? Tylko, szanowni państwo, tylko, że u nas się zapomina, nie ma, Polska zniknęła, bo to jest taka strona, nie ma, ale wiemy, że Polska ma, szanowni państwo, 65 lat dla mężczyzn, tak? Czyli my mamy, mamy dalej bardzo niski, ale z drugiej strony nawet wyższy niż wiele krajów, bo tutaj mamy 64, 63, widzimy wiele krajów, ale zaraz będą mieli wyżej, prawda? Wzrasta ten wiek emerytalny w wielu krajach, Polska zniknęła, tylko że u nas jest setki tysięcy ludzi, czego tutaj nie znajdziemy, prawda, w tych danych, setki tysięcy ludzi, szanowni państwo, setki tysięcy ludzi, którzy, szanowni państwo, przechodzą na emeryturę w wieku 40 lat, 45, 50, 55, tak? Tego się, tu nie jest napisane to, że mężczyźni sobie tak przechodzą w Polsce. Setki tysięcy Polaków ma emeryturę bardzo szybko, szanowni państwo. To nie jest napisane tutaj. I to jest właśnie pies też pogrzebany. Ale zobaczmy kobiety. Kobiety, szanowni państwo. Kobiety. Proszę zobaczyć. Australia. Kobiety są. My wiemy, że dla kobiet w Polsce jest 60. Zobaczymy, czy Polskę nam wybiło tutaj. Kanada. Nie wiem, ja tu nie widzę nigdzie Polski. Pakistan, Peru. O, jest Poland. Dobra. To jest, szanowni państwo, wiek dla kobiet. To jest wiek dla kobiet, szanowni państwo. Kobiety w Australii pracują o 7 lat dłużej niż Polki. W Danii o 7 lat dłużej, w Grecji o 7 lat dłużej, w Islandii o 7 lat dłużej, w Portugalii, w Irlandii, szanowni państwo, w Holandii o 8 lat dłużej będą pracowały niż Polki, w Tajwanie o 6 lat dłużej, ale zaraz o 8 lat dłużej, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii pracują w danym momencie Brytyjki o 6 lat dłużej, ale zaraz będą pracowały o 7 lat dłużej niż Polki, a do 2037 roku będą pracowały o 8 lat dłużej niż Polki. W danym momencie jednak chcą obniżyć te 37 rok, 2037 na przykład na 2029, bo niby niewydolnie w Wielkiej Brytanii, nie wiem, przyjechało tam milion ludzi do pracy, ja tego już tam, przyjeżdżają do tej pracy, do tej Wielkiej Brytanii, a nie wiem, dalej muszą obniżać, to jest już dziwne. Na Węgrzech, proszę bardzo, na Węgrzech kobieta przychodzi w wieku 65 lat, szanowni państwo, w Izraelu 65, Kosowo 65, Montenegro 64, Szwajcaria 60, szanowni państwo, 4, ale w 2025 roku w Szwajcarii kobiety będą przechodziły w wieku 65 lat, szanowni państwo, Serbia 63, Litwa 63, Chorwacja, Bangladesz, Malta, Armenia, Brazylia 62, Francja 62, 67. To będzie różnie, prawda? Zwiększają we Włoszech 62, 67, to się powiększa, prawda?
W Japonii 62, no w Norwegii 62, 66, w Rumunii 62, w Singapurze 60, w Słowacji, szanowni, w Tunezji, w Stanach Zjednoczonych, w Bułgarii, szanowni państwo, w Albanii 61, Argentyna 60, Austria 60, Azerbejdżan 60, Belgia 60, 65, Kanada 60, 65, ale tutaj zwiększają, w Belgii zwiększą do 60, widzimy do 60 onwards, 66 zwiększą do 2023, 2020, w 2030, czyli za 6 lat, will be 67 both for women and men. Czyli w Belgii będzie 67, 7. Widzicie? A my, słuchajcie, o to chodzi, że my w Polsce mamy całą masę niepracujących ludzi. Całą masę niepracujących ludzi, tak? Dlaczego ja to wszystko powiedziałem, szanowni państwo? Dlaczego ja to wszystko powiedziałem, tak? Bo rząd Donalda Tuska, szanowni państwo, najpierw razem z Kosiniakiem, Kamyszem zdradzili emerytów i zabrali im pieniądze. To była zdrada emerytów, szanowni państwo, znienacka, zamiast zrobić normalną reformę, szanowni państwo. Teraz nas, szanowni państwo, zdradzili, bo to jest zdrada interesu narodowego, szanowni państwo, chyba że tam jest 200 miliardów, pokażcie mi te 200 miliardów, dlaczego nikt o tym nie mówi, że zaraz dostaniemy 200 miliardów, plus dodatkowo, szanowni państwo, gdzie jest nasze 200 miliardów z tych pieniędzy planu odbudowy i tak dalej, gdzie są nasze pieniądze, szanowni państwo, dlaczego Tusk się w ogóle na cokolwiek zgadza, gdzie są nasze pieniądze, za które płacimy, przecież my płacimy wielkie pieniądze, szanowni państwo, firmy z Unii Europejskiej, dyskonty, niedyskonty, takie i różne i różnice, szanowni państwo, w ogóle w Polsce nie płacą, bardzo mało płacą podatków, szanowni państwo, a Polacy mają bardzo duży problem z założeniem biznesu, bo jesteśmy niszczeni, szanowni państwo. It's over. Jeżeli to jest wszystko prawda, jeżeli media i to wszystko, co mówią, szanowni państwo, ci politycy przed kamerami, to jest prawda, szanowni państwo, trzeba zabierać stąd manatki, tu się nigdy nic nie skończy. Nie dość, że teraz pracujemy na... Taka jest prawda. Polak teraz pracuje na Ukraińców, bo się zgodził na to wszystko Morawiecki. Pracujemy na Ukraińców. Ja nie mam problemu z Ukraińcami, tylko pracujemy na państwo ukraińskie. Mówmy sobie wprost. Teraz będziemy pracować, szanowni państwo, na ludzi, którzy nie będą, którzy chcą się dostać do Wielkiej Brytanii i którzy chcą się dostać do Niemiec i do Francji. Teraz będziemy na nich jeszcze pracować, prawda? Tak? Dodatkowo będziemy pracować na całe masy urzędnicze, które przychodzą na emeryturę w wieku 40, 45, 50 lat. Tak? Z dyrektywą budowlaną, szanowni państwo, w kraju po minus 20. Zakaz węgla, zakaz drewna, zakaz wszystkiego, zakaz budowania, zakaz tego, zakaz tamtego, zakaz owego. Dla mnie to jest koniec. Dla mnie to jest, szanowni państwo, początek końca narodu polskiego. Mówmy sobie wprost. Mówmy sobie wprost i także jakichś w ogóle dobrych możliwości w kierunku budowania sobie tutaj majątku w Polsce. Mówmy sobie wprost, a na sam koniec zaraz wyjdą jacyś podżegacze do W, prawda, są tacy opłacani i przecież każdy już wie, kto to jest, nie wiem, czemu dalej się tych ludzi zaprasza, to są tacy podżegacze do W i zaraz będą tu nam mówić, że my, że ojcowie rodziny mają iść w kamasze, żeby bronić zagranicznych korporacji, tak, bo zagraniczne korporacje się same nie będą broniły, szanowni państwo, Włości i francuskich oligarchów się nie będą broniły przez francuskich oligarchów, szanowni państwo, tylko przez ciebie, ciebie i ciebie. Zaraz będziemy łożyć, szanowni państwo, na tych wszystkich Afrykańczyków, którzy chcą się dostać do Wielkiej Brytanii, to zamiast dostać się do Wielkiej Brytanii będą nam tutaj przysyłani, szanowni państwo, a jak nie będziemy chcieli, to zapłacimy 20, 50 czy tam ile tysięcy euro, czyli będziemy płacić, szanowni państwo, na handlarzy ludźmi i tak dalej, 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 i tak dalej. Ja się pytam, gdzie jest nasze 500 miliardów euro? Gdzie jest nasze 500 miliardów euro? Za wybudowanie muru, szanowni państwo, za 5 milionów Ukraińców, szanowni państwo, szanowni państwo, zamykanie całej gospodarki w 2020. Wszyscy dostali pieniądze z planu odbudowy, szanowni państwo, a Polakom się zabroniono. Szanowni państwo, Polska to jest dom niewoli. Dom niewoli, szanowni państwo. Polakom się wszystko robi to, co się robiło Żydom w Egipcie. Czyli najgorsza praca, dokładać cegieł, 5 razy za dużo zabierać, kopać w dupę i tak dalej, i tak dalej. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, w Polsce. To wszystko są, szanowni państwo, naprawdę takie przykłady. I to ja nie przesadzam. Z punktu widzenia gospodarki, ja to ciągle powtarzam, to nie jest kanał, szanowni państwo, polityczny, ale to ma już gigantyczny wpływ, szanowni państwo, tutaj. Tutaj, szanowni państwo, będzie tylko i wyłącznie kołchoz. Kołchoz, rezerwat, dziki, szanowni państwo, dzikie dziki, koniec, kropka. Tu nic już nie powstanie.
stanie takiego, co by mogło dawać tobie, jeżeli masz 20 lat, 30 lat, jeżeli powiedzmy będziesz żył 100 lat. Nie ma sensu tutaj budować swojej dynastii, nie ma tutaj sensu budować swoich rodzin, nie ma żadnego, szanowni państwo, sensu tutaj nic robić. To, jakie się nam nawaliło opłaty, jakiego garba, płacimy na wszystko, nic nie dostajemy w zamian. Szanowni państwo, nie ma jakiegokolwiek sensu, przykro, ale to są fakty. Ja sobie tego wszystkiego, szanowni państwo, nie wymyśliłem. Trudno, bądźmy dumnymi ludźmi, szanowni państwo, bądźmy dumnymi Polakami, ale tej dumy w Polsce już na pewno nie zaznamy, szanowni państwo, tylko gorycz i płać, 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 a na koniec za ukraińskich oligarchów wołyńskie rowy, szanowni państwo, i potem nikt o nas sobie nawet nie przypomni, za szanowni państwo, francuskie korporacje, szanowni państwo, za polskich polityków, za masy polityczne, szanowni państwo, a w twój dom, do twojej żony, do twoich dzieci już jakiś się tam wprowadzi taki, co, szanowni państwo, nigdy nie miałby tego, co ty byś miał, bo żeby mieć to, co ty masz, to, co ty budujesz swoją operatywnością, mądrością, to on musi ci zabrać, ale żeby ci zabrać, to najpierw musi cię wysłać w rów, żebyś tam pozostał na wieki. Amen. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć. Jeżeli chcecie państwo, abym poruszył ten temat jeszcze raz, dogłębniej, bardzo proszę o 300 kciuków w górę. Jeżeli będzie 300 kciuków w górę, poruszę jeszcze raz ten temat, pokazując jeszcze ważniejsze fakty, może jeszcze dogłębniej, co nam da zrozumieć i usuniemy głupotę w naszym narodzie, może, szanowni państwo, uratujemy naszą gospodarkę, naszą ekonomię, naszą przyszłość, szanowni państwo, nasze dzieci i nasze wnuki. Pozdrawiam, klikamy kciuka w górę, 300 kciuków i będzie następny film.